Drugi pułk strzelców konnych odegrał szczególną rolę w życiu mieszkańców ziemi chrubieszowskiej, a więź zrodzona między wojskiem a społeczeństwem w znaczący sposób wpłynęła na życie społeczno-kulturalne i postawę obywatelską mieszkańców Chrubieszowa. Pułk, stojąc na straży bezpieczeństwa chrubieszowskiej społeczności, uczestniczył również w jej życiu religijnym i patriotycznym, a także angażował się w wiele przedsięwzięć realizowanych na terenie miasta. W monografii pułku napisanej przez Leonida Bujana możemy przeczytać, że nieoficjalnie jednostka ta nosiła nazwę 2. Pułku Strzelców Konnych Ziemi Chrubieszowskiej, a w prasie międzywojennej żołnierze w nim służący nazywani byli przez miejscową społeczność barwnymi motylami. Mieszkańcy Ziemi Chrubieszowskiej w uznaniu zasług wojennych pułków ofiarowali mu sztandar z życzeniami, by sztandar ten wiódł pułk do nowej chwały. Muzeum im. Księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie postanowiło w szczególny sposób uczcić stulecie powstania 2. Pułku Strzelców Konnych, wydając katalog prezentujący kolekcję muzealiów związane z historią pułku i losami jej żołnierzy. W katalogu ukazano tło historyczne powstania kolekcji, a także w sposób syntetyczny przedstawiono dzieje pułku. W części katalogowej zaprezentowano muzealia wchodzące w skład kolekcji, nad którą składają się m.in. zdjęcia, dokumenty i militaria. W katalogu znalazły się również biogramy żołnierzy pułku, którzy odegrali szczególną rolę w powstaniu kolekcji. W opracowaniu rysu historycznego i biogramów żołnierzy 2. Pułku Strzelców Konnych wykorzystano materiały znajdujące się w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie oraz w zbiorach Chrubieszowskiego Muzeum. Artykuły publikowane w prasie w okresie międzywojennym, a także opracowania dotyczące pułków kawalerii, w tym autorstwa Leonida Bujana, 2. Pułk Strzelców Konnych Ziemi Chrubieszowskiej i Jerzego Wojciechowskiego, 2. Pułk Strzelców Konnych. W ostatnim czasie ukazała się również monografia pułku, wydana w ramach serii Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Prace nad wydaniem katalogu umożliwiły ponowne nawiązanie kontaktów z rodzinami nieżyjących już byłych żołnierzy pułku, co zaowocowało pozyskaniem nowych, cennych informacji o ich służbie wojskowej oraz materiałów fotograficznych, a także pozwoliło dotrzeć do nieznanych materiałów historycznych związanych z funkcjonowaniem 2. Pułku Strzelców Konnych. W powstaniu publikacji bardzo pomocne okazały się również archiwalia i pamiątki znajdujące się w sali tradycji 2.
Chrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego imienia majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, jak też zdjęcia i dokumenty w zasobach Towarzystwa Regionalnego Chrubieszowskiego imienia Stanisława Staszica w Chrubieszowie, a także Centralnego Archiwum Tradycji Lokalnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrubieszowie oraz w prywatnych zbiorach zaprzyjaźnionych z Muzeum Regionalistów, Kolekcjonerów i Pasjonatów Historii. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy pod adresem pani Marii Ciesielczuk, pani Heleny Kwaśniewskiej, pani Marty Podgórskiej, pani Katarzyny Sucheckiej, pani Beaty Krzyżewskiej-Lichorobiec, świętej pamięci Jerzego Krzyżewskiego, pana Andrzeja Byliny, pana Leszka Byliny, pana Patryka Czerwonki, pana Mirosława Borysiewicza, pana Janusza Jędrzejewskiego, pana Jacka Łacińskiego, pana Stanisława Jurczuka, a także pana Grzegorza Dańczuka, pana Andrzeja Sawińca i pana Pawła Nowaka. Wydanie katalogu zostało dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych, nazwa zadania, kolekcja muzealiów, II Pułk Strzelców Konnych, wydanie katalogu w 100. rocznicę powstania pułku.